Z początku słyszeliśmy takie ciekawe słowa, które czytał Janek. Kiedy Bóg nie znalazł Adama w miejscu, w którym on zawsze był znajdywany przez Boga. W miejscu, w którym Bóg mógł mieć święte relacje z Adamem. I w tym momencie Bóg mówi, gdzie jesteś, Adamie? Przychodzę do ciebie, a ciebie tam nie ma. I zwrócił uwagę, na czym Bogu zależy, w czym Bóg miał upodobanie. Bóg miał upodobanie, by przychodzić do Adama i Ewy, z nimi być razem. I to jest nie tylko głos szukającego kogoś, kto chciałby po prostu uczynić jakąś zemstę na Adamie i Ewie, ale kogoś, kto swojej miłości nie spotyka człowieka w miejscu społeczności miłości. Dlatego Jezus mówił, jeśli nie masz miłości, jesteś w nieodpowiednim miejscu. Paweł mówił, jeśli nie masz miłości, jesteś w nieodpowiednim miejscu. Jeśli nie masz miłości, jesteś w nieodpowiednim miejscu. Miłość spotyka się z miłością. Można być faryzeuszem nad faryzeusze i nie mieć społeczności, ponieważ nie ma miłości. Można mieć o sobie najlepsze mniemanie i Bóg przychodzi i mówi, gdzie jesteś? Nie mogę z tobą być, bo w tobie nie ma tego, co ja chcę znajdywać w tobie każdego dnia. Gdzie jesteś, Adamie? I nie ma znaczenia, jak religijny jest Adam. Jeśli nie jest on w miejscu miłości, Bóg nie może mieć z nim społeczności. Nieważne, ile lat jest religijny Adam czy Ewa. Ale w tym wołaniu ja słyszę Boże pragnienie. Gdzie jesteś? Zobaczcie, tutaj było czytane przez Janka, co Jezus czyni, kiedy wydaje ostatnie poselstwo do uczniów. Idźcie na cały świat i powiedzcie im, że Ojciec chce ich znaleźć we mnie. A kto w nich uwierzy, że może wrócić do świętej społeczności z Ojcem we mnie, ten przyjmie chrzest i znajdzie miejsce społeczności. Idźcie i mówcie. Nie umaralniajcie ludzi. Nie mówcie, przestańcie palić, pić, przeklinać, złorzeczyć, kłamać, kraść. Idźcie im, powiedzcie, że to wszystko zostało zapłacone w Chrystusie. Żeby oni wrócili do miejsca pojednania. Idźcie i głoście, Bóg świat sobą pojednał w Jezusie Chrystusie. Chrystus jest najważniejszy, bo On stał się miejscem pojednania z Ojcem. Gdzie jesteś, Adamie, rozbrzmiewa do wielu z nas, gdy my nie jesteśmy w miejscu w Chrystusie, a jesteśmy gdzieś tam w swoim własnym mniemaniu, we swojej religii, czy w swoich jakichś tam pomysłach życiowych. Gdzie jesteś, to rozbrzmiewa. Bardzo silni i mocni nadal poprzez całą tą planetę rozchodzi się głos, gdzie jesteś. Możesz mieć najwspanialszą relację, możesz mieć najwspanialszy komfort bycia ze swoim Bogiem. Zobaczcie, jakie to jest ważne. A gdy z tego skorzystałeś, co teraz? Jezus znowuż mówi, jeśli straciłeś pierwszą miłość, wróć do pierwszej miłości, zobacz skąd spadłeś. To jest jedno z takich wołań, które nie rozbrzmiewają z chęcią nienawiści, ale z miłością Boga. Przeczytam wam jedno takie miejsce, które się z tym łączy, bo chcielibyśmy zostać przy tym temacie też i zobaczyć to. Osiemnasty rozdział Ezechiela i 23 wiersz. To jest Stary Testament. Strona 905. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył.
Zobaczcie, Bóg nie ma upodobania, by zabić człowieka. To nie sprawia mu satysfakcji, chociaż może zabić nas w jednej chwili. Bogu sprawia przyjemność, gdy bezbożny znajduje miejsce upamiętania. Miejsce w Chrystusie. A więc główną cechą chrześcijan, którzy znaleźli miejsce upamiętania, jest wysławiać miejsce upamiętania. Wielu z nas traci to poprzez filozoficzne rozważanie Biblii. Kiedy my tracimy uwielbienie Chrystusa, tracimy rzeczywistość społeczności z Bogiem, którą dostaliśmy w Chrystusie. Filozofia chrześcijańska wcale nie łączy nas z Bogiem. Ale Chrystus tak. Zobaczcie, kiedy czytam list do Efezjan, Paweł znajdując to, pisze to w największym zadowoleniu. W pierwszym rozdziale i trzecim, następnym wierszach. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego miłości. Przeznaczył nas dla siebie na synów, na córki. Zobacz, tu jest jedno, co jest najważniejsze. Jeśli Bóg wołał, gdzie jesteś, Adamie, On już przed założeniem świata miał przygotowane miejsce, gdzie Adam może znowu spotkać się z Bogiem. To jest miłość. Miłość, która wyprzedza grzech. Miłość, która wyprzedza rozdzielenie, dając możliwość pojednania z powrotem. To jest wołanie miłości, a nie religii. To jest wołanie miłości, a nie przekleństwa. To jest wołanie miłości, a nie wywyższania się nad innych ludzi. To jest wołanie do każdego człowieka. Gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś, Ewo? I nie ma znaczenia, ile ja jestem lat religijnym człowiekiem. Jeśli nie mam społeczności z Nim w Chrystusie, ten Bóg i do mnie dzisiaj woła. Gdzie jesteś, Marian? Czy jesteś w moim synu, żebym mógł z Tobą dzisiaj być, żebyś Ty się cieszył i ja? Straciłeś tą radość w Adamie, ale ja w moim synu ci ją przywracam. Czy cieszysz się dzisiaj? Czy masz radość syna? Jeśli nie, to Bóg woła do ciebie, gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś, Ewo, która nie masz radości w moim synu? Która religijnie żyjesz i myślisz o sobie, że jesteś w porządku, ale nie masz radości, o której Jezus mówił, aby moja radość była w was. Gdzie jesteś? I nie możesz uciec przed tym głosem i schować się. Boże, jestem 20 lat wierzący. A Bóg może powiedzieć po ludzku, mówię, guzik mnie to obchodzi. Nie mamy ze sobą społeczności w radości. Nie możemy się wspólnie cieszyć już wiecznością teraz. Ty masz jakieś swoje sprawy, sprawki, zajęcia. Ty jesteś różnymi rzeczami zajęty. Ty nie masz czasu być ze mną. Odpocznij, mój synu, a ty biegasz. A ty stale coś masz. Nie mogę być z tobą. Zobacz, pięknie jest napisane, że Bóg odpoczął w swoim synu i my też. A więc jak ludzie odpoczywają, jesteśmy dzisiaj tutaj, odpoczywamy sobie, jesteśmy razem. A gdybyśmy musieli pójść do pracy, bylibyśmy osobno. Bóg chce być razem. Odpocznienie to jest być razem. Poznajesz Boga? On chce być razem. Nie wystarcza tylko, że czytasz Biblię. On chce być razem. Nie wystarcza, że modlisz się. On chce być razem. Nie wystarcza, że śpiewasz pieśni. On chce być razem. Guzik go obchodzą te wszystkie rzeczy. Powiedziałeś do Izraela, mam dość waszych zgromadzeń, dość waszych pieśni, dość waszych ofiar, bo miłości chcę, a nie ofiary. No, ja widzę w tym Boga, który naprawdę kocha. Tak samo na naszych relacjach. Nie zależy nam na relacjach, żebyśmy nazywali się jakimś religijnym imieniem i powiedzieli, my jesteśmy w tej samej organizacji. Ale zależy nam, żebyśmy mieli ze sobą społeczność. A nie, dlaczego nie możemy mieć społeczności? Dlatego, że gdzieś jest przeszkoda, którą trzeba usunąć. Bo gdy poznajemy Boga, który chce mieć społeczność, to poznając Boga zdajemy sobie sprawę, że mamy być podobni do Niego. A więc my też musimy również chcieć mieć ze sobą społeczność. Nie religijną, ale prawdziwą.
Dlatego Jezus mówił, miłujcie się nawzajem, a gdy będziecie się miłować nawzajem, wtedy oni, ci ludzie ze świata, poznają, że ja tu byłem. Gdzie jesteś? Nie obchodzi mnie, ile zrobiłeś rzeczy. Mogłeś oddać wszystkie mienie, ciało swoje wydać na spalenie, góry przenosić, a Bóg nadal mówi, gdzie jesteś? Bo nie mogę mieć z Tobą relacji. Nie mogę się cieszyć z Tobą już wiecznością. Gdzie jesteś? W moim Synu przygotowałem dla Ciebie miejsce wiecznej radości już teraz. Gdzie jesteś? Dlaczego chodzisz w swoich smutkach? Dlaczego się nie cieszysz moim Synem? Dlaczego nie dziękujesz mi za mojego Syna? Za miejsce pojednania? Dlaczego w Twoim sercu nie ma zadowolenia? Dlaczego zamykasz przede mną drzwi, mówi Jezus, kiedy ja pukam, aby dać Ci zadowolenie? Pojednanie z Ojcem. Czy chcesz słyszeć, że Bóg woła do ciebie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, synu marnotrawny? Poszedłeś, żyjesz w świniach, a ojciec wychodzi. Jego całe serce woła, synu mój, gdzie jesteś? W domu swojego ojca miałeś wszystko, co najlepsze. Synu, po co tam jesteś, skoro możesz mieć szczęście i zadowolenie w domu swego ojca? Po co żyjesz wśród świń, zamiast wrócić do ojca? Po co ojciec wychodził wypatrywać? Spodziewał się, wróci na pewno w podartych szatach, satysfakcję, będę miał zadowolenie. Powiem, widzisz, synu. Nie, wypatrywał, ponieważ kochał swojego syna i choćby nie wiem jak przyszedł, miłość była gotowa wyjść naprzeciw, ogarnąć ramionami i przyjąć do swojej cudownej radości. I tak Bóg mówi, kiedy jeden grzesznik się upamiętowuje, niebo przeżywa święte ucztę, święte zadowolenie. Całe niebo się raduje. I ta miłość płynie. Wiecie, największe posłanie, to jest Jezus mówił, idźcie i mówcie tym ludziom, że Bóg z sobą ich pojednał we mnie. Ja zapłaciłem cenę, którą potrzebował Ojciec, aby móc was pojednać. A wy przychodźcie darmo. Nie musicie płacić, nie musicie płacić za odpusty, nie musicie płacić za ofiary, nie musicie za nic płacić. Wszystko zostało zapłacone. Jak wygląda człowiek, któremu spłacono długi i dano mu wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności? Jest wolny, jest szczęśliwy, jest zadowolony. Już nie biegnie za nim słowo, gdzie jesteś, tylko już jest biegnie słowo, cieszę się, że mamy wspólnie społeczność. Cieszył się. Wiecie, ojciec zawsze pragnie otulać się ramionami. Wiecie, niektórzy kawalerowie, czy nie znacie miłości rodzica, który otula swoimi ramionami swoje dziecko. Rodzice, jak to jest? Jakie to jest uczucie? Wspaniałe. Dziecko może tego tak nie czuje, inaczej czuje, ale rodzice czują to inaczej. Tym bardziej, jeśli rodzicielstwo pochodzi od Ojca w niebie, to co czuje Ojciec, kiedy może nas otulać swoimi ramionami, kiedy krew Jezusa nas oczyszcza, jaki On jest szczęśliwy. Chcemy, by był szczęśliwy? No to nie trzymajmy się litery, tylko korzystajmy z Jezusa. Bądźmy szczęśliwi wraz z Ojcem. Niech te ramiona otulając nas powodują, że w nas się robi też ciepło. Że mamy zadowolenie z Boga. Depczmy po wszystkim, co staje w przeszkodzie. Nie przyjmujmy nic od diabła, co by naruszało te święte relacje między Ojcem a nami. Wszystko mamy w Chrystusie. Wykop wszystkie filozofie chrześcijańskie, wszystkie książki filozoficzne, weź natychmiast spal. Otwórz Biblię i czy Bóg może mieć z tobą świętą społeczność. Jeśli nie, to najważniejsze, co trzeba zrobić, to przyjść do Jezusa i prosić Jego, oczyść mnie swoją krwią. Do miejsca Najświętszego mamy wstęp przez krew Jezusa Chrystusa, ale my mamy obowiązek wstępować do miejsca Najświętszego każdego dnia, być w świętym miejscu, gdzie nasz Bóg przebywa. To jest nasz święty obowiązek, być świętymi każdego dnia, należeć do Boga. Często ludzie sobie myślą o różnych rzeczach, które muszę zrobić. Jedno, co muszę zrobić, zawsze korzystać z krwi Jezusa Chrystusa, bo przez krew Jezusa mam zwycięstwo nad diabłem, który oddziela od Boga.
Lubię słyszeć, że Bóg mnie woła, jak mi to sprawia satysfakcję, że komuś na mnie zależy. Nie, chcę mieć satysfakcję, że On już mnie ma, że znalazł to, co szukał. Halleluja! Chwała Bogu za to, że Bóg znalazł to, co szukał i chwała Jemu za to, że mogę oddać Mu chwałę z wolnego serca, nieograniczonego już grzechem, kiedy nie mogłem powiedzieć Abba Ojcze, bo byłem przecież dzieckiem diabła, należałem do diabła, ale przez krew Chrystusa, przez zrodzenie z Chrystusa mogę mówić Abba Ojcze i to jest prawdziwe. Ojciec lubi słuchać, kiedy do Niego tak mówimy. Kiedy uczniowie przyszli do Jezusa i mówili, naucz nas modlić się, co On powiedział? Od czego to się zaczęło? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ojciec chce najpierw słyszeć to słowo, Ojcze. A Ojciec mówi, Synu, Córko. Piękne słowa, prawda? Piękne relacje i to wszystko w Chrystusie. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Nie ma. Bóg ma upodobanie, żeby grzesznik się upamiętał i żył. Jego niebo jest tak wielkie, że zmieściłoby wszystkich ludzi, którzy by się urodzili na przestrzeni całej tej ziemskiej bytowania, żeby oni się nawrócili i weszli do wieczności. I na pewno nie zabrakłoby miejsca. Tylko człowiek, który nie rozumie Boga, myśli, że Bóg od niego wymaga, że Bóg od niego żąda, że Bóg coś na niego kładzie. A miłość uwalnia, wyzwala, daje wolność, daje możliwość uczyć się. Wiecie, wiele razy mieliśmy doświadczenia z tym, kiedy ludzie, którzy chcieli przyjść do Jezusa, mówiono, nie, 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 jeszcze nie widzimy po Tobie, że Ty jesteś gotowy, bo Ty jeszcze nie jesteś taki dobry, Ty jeszcze nie jesteś taki fajny, Ty jeszcze tak fajnie się nie modlisz, Ty musisz poczekać, jak się tego nauczysz, wtedy dopiero. Ale Jezus tak nie mówi. Jezus mówi, przyjdź w swoich łachmanach, w swojej brudzie, ponieważ za takiego Ciebie umarłem. Nie chcę Cię przy sobie znajdywać, jak już jesteś ubrany w swoje religijne szatki i teraz mówisz, no Panie, ja już wszystko tak naprawdę mam. Tylko żeby człowiek przyszedł naprawdę w takim stanie, jakim jest, bo Pan takiego człowieka wziął na krzyż Golgoty, za takiego umierał. A następnie, by człowiek mógł się uczyć swojego Pana, poznawać Pana. Pomyśl sobie po prostu, czy masz gorliwość w tym, żeby pośród ludu Bożego ludzie znali swojego Pana, żeby znali. Lud mój ginie, gdyż nie zna swojego Pana, gdyż Ty, kapłanie, głoszący Słowo Boże, zapomniałeś o tym, co to znaczy poznanie Pana i zacząłeś głosić religijne hasła, nie będąc związany ze swoim Panem, więzami miłości. Czy zależy Ci na tym, żeby ci ludzie należeli do Chrystusa, czy należeli do Twojej ideologii chrześcijańskiej, do Twojej filozofii chrześcijańskiej, do Twoich pomysłów chrześcijańskich? O co Ci chodzi, kiedy głosisz ludziom Chrystusa? Czy żeby byli wolni, szczęśliwi, wdzięczni, zadowoleni, idący za swoim mistrzem, w orszaku wszystkich zadziwionych sług Jego? Chcesz, żeby Bóg znalazł. Nie zależy Ci na aplauzie, nie zależy Ci na tym, żeby Cię ludzie za to podziwiali, gdyż Ty sam doświadczasz, że największą satysfakcję Ci sprawia to, gdy Twój Ojciec jest szczęśliwy. Twój Pan jest szczęśliwy. Często jest tak, że jak małe dzieci, ludzie, kiedy coś się dzieje, stało się coś dobrego, ja prosiłem, ja też. Fajnie, bardzo dobrze się prosili, bardzo świetnie, to jest piękne. Ale czy Bóg powiedział nam, żebyśmy to powiedzieli? Często nie. Bo często człowiek chce powiedzieć, ja też miałem w tym udział, ja też. Dobrze, Pan w ukryciu ci odpłaci. Ale jeśli ty sam chwałę sobie chcesz odebrać, to już odebrałeś.
straciłeś to, co najpiękniejsze. Wiecie, ja mam współczucie dla takich ludzi w tym momencie, którzy mówią, ja prosiłem. Jeśli Bóg ci powie, powiedz, to powiedz. A jeśli nie, zostaw to w ukryciu. Pan ci odpłaci. I nieraz Bóg zatrzymał mnie i nie mówiłem. Nie chodzi o to, by rywalizować, kto prosił, ale chodzi o to, czy Bóg odebierze przez to chwałę, czy ja. O co mi chodzi, kiedy o tym będę mówił? Często myślę, że to człowiek chce odebrać chwałę. Nieraz jest tak, że Bóg mówi, powiedz, żeby ludzie wiedzieli, a nawet pomóc się nieraz przy tym człowieku. Panie, zbaw go dzisiaj. I ten człowiek staje i mówi, amen, idę. O. Słyszał i poszedł. Niektórzy ludzie mówili, że po modlitwie Bożego człowieka pojmować zaczęli pewne rzeczy i poszli za tym. Gdyby nie usłyszeli tej modlitwy, pewnych rzeczy by nie pojęli. Czy modlitwę rodziców, czy innych. I to jest piękne. Powiem wam, poznawać Boga, co mu się podoba. Nie wychodzić przed szereg, ani też nie zostawać z tyłu. Iść tak, jak on chce. Wiedzieć, na czym mu zależy. Cieszyć się tym, czym cieszy się nasz Bóg. Fajnie jest mówić świadectwa. Świadectwa są bardzo potrzebne i bardzo cenne. Piękne są świadectwa, kiedy mówimy o tym, co Bóg uczynił w nas czy przez nas. Ale uważajmy, nie próbujmy ich upiększać. Bo wtedy zniszczymy to wszystko, co Bóg dał nam w tym świadectwie. Naprawdę musimy się wielu rzeczy nauczyć, bo my jesteśmy jak dzieci często po prostu w chrześcijaństwie, dorośli mężczyźni czy kobiety. Często jak dzieci się zachowujemy normalnie, bo jesteśmy jak dzieci. Jest początek, to jest dzieciństwo, później jest młodzieniec, później są ojcowie. Jesteśmy jak dzieci, dlatego nie jest to dziwne, że nawet dorośli ludzie są jak dzieci w chrześcijaństwie i poruszają się jak dzieci. Ale o to chodzi, żeby poznawać i uczyć się i wzrastać. I rozwijać się. I z tego dzieciństwa dojrzewać do młodzieńczości, która zwycięża diabła, która pokonuje go i nie pozwala już dokładać tych rzeczy, które chciałby diabeł dokładać. A więc niech to wołanie Boga będzie w naszym sercu, ponieważ Jezus właśnie przyszedł po to, żeby to wołanie mogło się zrealizować. Żeby gdzie jesteś, Adamie, poszło w świat. Idźcie. Idźcie na cały świat, mówi do swoich uczniów, prawda? Idźcie na cały świat i powiedzcie im, że ja umarłem za ich grzechy. Nie umoralniajcie świata. Nie czujcie się lepsi od tego świata. Nie atakujcie tego świata. Ale miejcie dla nich święte poselstwo jako ludzie, którzy należą do tego Pana. Jedni mogą się z tego wyśmiać, drudzy powiedzieć kiedyś indziej, ale zawsze będą ludzie, których serce poruszy się do Boga i którzy usłyszą wołanie miłości, którego nigdy nie słyszeli wcześniej. Czasami dla pewnych ludzi miłość do Boga jest pierwszą miłością, jaką przeżyli w swoim życiu. Nigdy wcześniej nie przeżyli żadnej miłości, oziębli w sercu swoim, zimni, zamknięci. I to była pierwsza miłość, która rozpłynęła się w ich sercach. Ja myślę, że to Bóg zachowywał ich serca w tej zimnocie, że kiedy ta miłość tam wleje się, to one się rozpalą dla Pana. Rozpłomienią dla Pana i będą pamiętać. Pierwszą miłość zawsze się najlepiej pamięta. Ale każde jedne serce ma doświadczenie, że Bóg daje nowe serca, aby mogło kochać Boga. Zobaczmy to. Niech pozostanie w nas to. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. I ja też nie mogę mieć upodobania, i ty. Nie możemy mieć upodobania w śmierci żadnego człowieka na ziemi. Dobrze, że mu się to trafiło. Dobrze, że już w końcu umarł. Nie możemy mieć upodobania. Musimy mieć upodobanie w tym, żeby grzesznik się upamiętał i przestał
grzeszyć, zaczął żyć. Bóg jest gotów pomóc. Niech Bóg porusza nasze serca. Niech czyni z nami właśnie to, co jest potrzebne. Bo jeśli zwiastujemy dobre wieści innym ludziom, to my sami musimy być przecież przepełnieni tą dobrą wieścią, prawda? To musi być dla nas najlepsza wieść. Najlepiej się podaje to, co mi też smakuje. I mówi się o tym najlepiej po prostu, bo mi to smakuje. I mówi się, spróbuj, naprawdę to jest wyśmienite. Wyśmienite, no zmieniło moje życie. Wyśmienite to jest po prostu. Bo wiem, że to jest wyśmienite, że to jest wspaniałe. Prawda? Jeśli smakuje, jak dobry jest Pan, to mogę mówić, Pan jest najsmaczniejszy. Wiele przeżyłem, ale nigdy takiego smaku nie spotkałem jak Pan. Można też taki stolik postawić, degustacja. Różnymi sposobami Pan ma być zwiastowany. Jakkolwiek. Ale myślę, że żebyśmy po prostu mogli uczyć się Boga. Dawajmy Mu serce nasze. Niech On je kształtuje, niech zmienia nas. Niech poselstwem naszym będzie Chrystus. Nie zakon. Zakon jest przyjazny dla człowieka, bo pokazuje mu jego beznadziejność, ale nie może go wyrwać z tej beznadziejności. Chrystus zaś przynosi miłość i wyciąga z beznadziejności. Chwała Bogu za Jezusa. Niech to będzie ludu Pana, naprawdę. My za mało uwielbiamy Jezusa, bo go za mało poznajemy. Zobaczcie, jak Paweł... To tylko jeszcze to powiem. Modlitwa Pawła, przecież ona jest tak silnie skoncentrowana w liście do Efezjan, w tym trzecim rozdziale. Dlatego, od 14 wiersza, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Zobaczcie, Bóg mówi, chcę mieć w was miłość moją. I teraz twoje i moje zadanie jakie jest? Wystrzegać się tego wszystkiego, co przeszkadzałoby tej miłości być w moim sercu. Było mówione tu o myślach. Jeśli przychodzą myśli, które nastawiają mnie negatywnie do drugiego człowieka, czy będę mógł okazywać miłość? A więc muszę niszczyć myśli negatywnie nastawiające mnie, bo nie będę mógł okazać miłość. Mogę ocenić sytuację, ale myśli muszę wyrzucić. Miłość musi mieć swobodę, wylewać się po prostu. To jest moja bitwa i twoja bitwa, poddawać wszelką myśl, aby miłość mogła być we mnie nadal, aby mogła mnie używać miłość. A więc poznawanie Boga to jest być używanym przez Boga. Każdego dnia być przez Niego używanym dla Jego chwały, tak jak używał swego Syna. Posługując się Nim, chcę się dzisiaj posługiwać Jezus Chrystus Tobą i mną w każdej jednej sprawie. Niech Pan będzie uwielbiony. Wiecie, naszym głównym zadaniem jest to, aby być dla Niego. I to jest wszystko. Być dla Jezusa. A poznając Go, jaki jest, możemy wiedzieć, dla jakiego Jezusa. Jaki On jest. Wtedy możemy wygrać. Możemy sobie pomóc. Nawzajem pomóc w tym, żeby dotrzeć do wieczności. Niech Bóg to czyni z nami. Niech już nie woła za nami, gdzie jesteś. A już rozmawia. A już z nami rozmawia. Dokładnie tak. Niech ma z nami społeczność. Niech z serca do serca płynie miłość, serca Bożego do naszego serca. A poprzez nasze serce też do innych ludzi.
Niech zginą wszystkie ograniczenia, które gdziekolwiek udało się wrogowi nałożyć. Wszystkie ograniczenia. Wiecie, to dzisiaj jest bardzo niepopularne i to jest dzisiaj przerażające dla ludzi. Początek powstawania Kościoła jest przerażający. Ale w ten sposób najbardziej okazała się Boża miłość. Kiedy ci ludzie poczuli się naprawdę jedno, jako Boża rodzina, nie jako, jako ludzie sobie gdzieś tam poznajdywani, tylko jako bracia i siostry w jednym Chrystusie. I wszystko u nich było już, oni mieli to razem po prostu i to ich cieszyło. Już żyli dla Pana. Chwała Bogu za to, że Bóg już w pewnych osobach ma społeczność przez swego Syna, aby oni mogli zwiastować tego Jezusa, miejsce Bożej społeczności. Nie sobotę, nie pokarmy, nie niedzielę, ale Jezusa. Amen.